Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na relację z turnieju MMA, który odbył się w Zgierzu. Witają Państwa serdecznie. Marcin Rogowski i Edward Durda. Sporo ciekawych pojedynków przed nami. Rozpoczynamy od walki Michała Włodarka z Marcinem Wójcikiem. Ta walka odbyła się w ramach turnieju wagi ciężkiej w trakcie tej imprezy. No i przypominamy, dwie rundy po 5 minut. Zobaczymy, jak ten pojedynek będzie przebiegał. W tej chwili zwrócony do nas plecami Marcin Wójcik i jego przeciwnikiem Michał Włodarek. Mamy teraz akcję w klinczu. Marcin Wójcik próbuje obalenia. Spore zainteresowanie tą imprezą, około 1500 widzów. Tutaj pod linami znaleźli się obaj zawodnicy, no i stąd ingerencja sędziego, który oczywiście wyprowadza w związku z tym walkę na środek ringu. Już niejednokrotnie mówiliśmy przy okazji imprez prezentowanych, właśnie jeśli chodzi o MMA, że z reguły takie gale odbywają się w klatkach, w oktagonach. To jest bezpieczniejsze dla zawodników, no ale w naszym kraju z reguły jednak jeszcze toczy się to wszystko na ringu. Teraz mamy Marcina Wójcika, który zajął dominującą pozycję boczną i uderzeniami próbuje otworzyć Michała Włodarka. Tak, Michał Włodarek bardzo dobrze pracuje z dołu, blokuje przeciwnika. Teraz ciosy mordkowe, próba zadawania całych serii uderzeń. Michał Włodarek teraz jest w opałach. Podduszaj go, podduszaj. Podduszaj cały czas. Wiesz co robić, kulamy. Dobrze, Marcin, dobrze. Michał, zrywaj to! W odpowiedzi sekundantów obu stron. No ale rzeczywiście przygotowuje się do zadawania tych ciosów Wójcik, natomiast Michał Włodarek za wszelką cenę próbował się uwolnić. Teraz z kolei Michał broni obalenia. Przepraszam, próbuje obalenia. I udane obalenia Michała Włodarka. No ale z kolei rywal mocno trzymający głowę Michała Włodarka. Tak, tylko w tej pozycji nie jest w stanie zagrozić Michałowi. Teraz próba toczenia Marcina. Sędzia na razie spokojnie przygląda się temu, co dzieje się na macie. Bardziej statyczny moment walki. No i udało się ostatecznie Michałowi Włodarkowi oswobodzić głowę. Teraz próba dźwigni Marcina Wójcika. No i swoimi czasami przeszkadza mu w tym skutecznie Michał Włodarek. Tak, stracił inicjatywę Marcin Wójcik. Za jego pleców teraz zadawane ciosy, ale znów będzie próba dźwigni. Tak, ale z tej pozycji będzie ciężko wyciągnąć dźwignię. Michał broni się bardzo dobrze. Teraz próba dosiadu. Zajęcia pozycji dominującej. Teraz mamy wymianę w stójce. Marcin Wójcik jest bardzo dobrym zawodnikiem stójkowym. Marcin Wójcik, dodajmy, jako amator w MMA 6 zwycięskich walk, jedna porażka, jako zawodowiec
jedna wygrana i dwie przegrane na jego koncie. Michał Włodarek na razie 5 zwycięstw kolejnych jako amator i udany ma także za sobą debiut zawodowy. Kopnięcie uskutecznione przez Marcina Wójcika. Obaj zawodnicy widocznie opadli z sił. Duża przewaga w stójce Marcina Wójcika. Tak, próbuje zadawać ciosy, ale odpowiedź teraz z kolei Michała Włodarka, zepchnięty Włodarek pod liny. I teraz w dużych opałach jest Michał Włodarek. Mocne ciosy. I gong ratuje go z tej opresji, bo rzeczywiście już potwornie wycieńczony kończył tę rundę, której końcówka niewątpliwie należała właśnie do Marcina Wójcika, nieco lżejszego od swojego rywala, ale mocno zbudowanego. No i rozpoczyna się drugie 5 minut tego pojedynku. Druga runda walki w trakcie imprezy w Zgierzu, turnieju kategorii ciężkiej. Półfinał tej rywalizacji. Michał Włodarek zaczął bardzo agresywnie. Atakuje cały czas swojego rywala. Próba obalenia Marcina Wójcika udana. Pracuj, Michał, pracuj! Pracuj, dobrze! Michał, pracuj! Michał, pracuj! Czekaj, czekaj! A błąd Marcina Wójcika zostawił rękę. W tej chwili ma Michał Włodarek, próbuje przejść do dźwigni skrętnej na nogę. Dobrze, na niego! Na niego! Marcin, nogi mu nie daj! Dobrze! Na niego miał! No puszczuj go! Czekaj gardy, Marcin! Czekaj gardy! Czekaj gardy! Brawo ręka! Miał brawo ręka! Teraz Marcin Wójcik zmęczony popełnia kolejny błąd. Ruszenie trójkątne nogami. Zakłada Michał Włodarek. W ciężkich opałach jest teraz Marcin Wójcik. Tak, dalejka wydaje się, że on jest w lepszej sytuacji, tak. A tymczasem w tej akcji walka znajduje swoje zwieńczenie i ostatecznie po zwycięstwo sięga Michał Włodarek. W drugiej rundzie poddaje się jego rywal, no i w ten sposób w dramatycznych okolicznościach Marcin Wójcik doznaje porażki, mimo że i w stójce, i w pierwszej rundzie długimi plecami, tak, że on starał się posiadać inicjatywę. Tak, miał dużą przewagę w sumie w walce. Według sędziów myślę, że wygrywał. Aczkolwiek jeden błąd i niestety przegrywał. Jeszcze raz duszenie trójkątne nogami. Tak jest tutaj. Odklepał głowę przeciwnika, będąc w tej bardzo trudnej dla siebie sytuacji